Witamy serdecznie wszystkich. Witamy. Piękny dzień dobry. Dzień dobry. Znacie naszych uczestników. Naszego Janka znowu mnie odwiedził ze swoją piękną żoną Moniką. Oczywiście już teraz jest uśmiechnięty i wesoły, bo wyleczył chorobę brzodową. Nie boli. Nic nie boli, nie chodzi, nie trzymie się za brzuch. Co, pomogło? Pomogło. Także jesteśmy po 3 miesiącach, ja również po 3 miesiącach na warzywach i wracamy znowu do warzyw. Pokażemy teraz takie najnowsze urządzenia. Jest tu nasz kolega Jurek. Dobry, witam tak wszystkich sympatyków Białego Sajbaby. Tak, dzięki serdecznie. I chcę pokazać, te urządzenia już testuję, robimy zupy z tego. Przejdziemy do maszyny, żeby nie przedłużać tego filmu. O chorobach swoich powiemy na kolejnym filmie po badaniach, bo 6 kwietnia po świętach mam gastroskopię kolejną. Ty również podejmiesz? Tak. Pokażemy, jak jesteśmy wyleczeni tylko i wyłącznie na warzywach gotowanych. Ani jednego jabłka surowego nie zjadłem. Wszystko, bataty również były w mojej zupie, to jest część mojej zupy. Także mamy również seler. Wracamy do surowego, będę jadł i sałatki teraz po trochu wprowadzał od kwietnia, także zaczynamy wprowadzać też również warzywa surowe, małą szklaneczkę soku, także żeby cały organizm zrewitalizować. Po tym mówię, gotowane również wyleczyło mój cały przewód pokarmowy, nie tylko wrzody na przełyku. Także chcemy pokazać, teraz kolega nam tu pomoże, jak się załącza i od czego. Zaczynamy może od ogórków sobie wyczyścimy, tak? Znaczy może dwa słowa wstępu zrobimy odnośnie w ogóle, co to za urządzenia tutaj stoją. Kolega przedstawi nam, jak to działa i co to jest za najnowsza technologia w świecie. No trzeba dokładnie tak to nazwać, dlatego że nie ma żadnego odpowiednika na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Co to jest w kilku żołnierskich słowach? Tak. To są urządzenia do oczyszczania bądź dezynfekcji żywności. Mięso, warzywa, mięso, wędliny, warzywa, owoce, ziarna, sztućce, naczynia. Możemy też... Marchewki też. No to jako warzywo wszystko, tak, oczywiście. Tak. Możemy oczyszczać i z czego przede wszystkim oczyszczamy? Grzyby, pleśnie, robaki, pestycydy, hormony, metale ciężkie. Metale ciężkie, Roundup, nawozy, hormony, to wszystko te urządzenia są w stanie wyeliminować bądź zmniejszyć. Dlatego, że trzeba pamiętać, że każdy produkt, który tu wkładamy, ma różną strukturę i może być też różnego pochodzenia. Jeden może być bardziej zanieczyszczony, drugi mniej. Więc dlaczego tutaj mamy dwa urządzenia? Dwa urządzenia, dlatego że to są urządzenia, które oczyszczają w różny sposób, dwoma różnymi technologiami. Tak, dokładnie. To urządzenie Eco 04 oczyszcza nam za pomocą ozonu i plazmy. Tak. A natomiast to urządzenie to jest całkowita nowość, nie ma absolutnie... Jest troszeczkę droższe, oczywiście. Jest troszeczkę droższe, nieznacznie jest droższe, ale jest całkowicie nowa technologia, która 3 czy 4 lata temu została odkryta. No. Nazywa się to oczyszczanie za pomocą jonów wody hydroksylowej. Mhm. Jak rozmawiałem na ten temat ze specjalistą, powiedział mi, że to jest prawie niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że jony hydroksylowe są największą trucizną produkowaną przez zdrowy organizm do wyniszczania, wybijania, likwidowania wolnych rodników. Czyli to, co wszystko odpowiada za stany zapalne, za sepsę między innymi. Więc ta technologia jest całkowicie, można powiedzieć, taka w cudzysłowie kosmiczna, która potrafi nam oczyścić żywność. No. Urządzenia są, jak widzimy, różnią się troszeczkę designem. To jest troszeczkę większe. Tutaj w tym przypadku mamy kosz obrotowy, który wiruje nam w trakcie oczyszczania i to za chwileczkę pokażemy. Czystą wodą zalane obydwa. Tak, tak. To nośnikiem, dobre pytanie, czy dobre stwierdzenie, nośnikiem w jednym i w drugim przypadku jest woda. Jest woda. Mhm. Woda, dlatego że po pierwsze ozon w tym przypadku i plazma dobrze się rozpuszcza w wodzie. Natomiast tutaj jest pompa cyrkulacyjna tego kosza wirowego jako takiego nie ma, tylko jest kosz prostokątny, ale za to w tym przypadku jest pompa cyrkulacyjna, która wprowadza nam wodę w ruch wirowy i w ten sposób woda jako nośnik jest w stanie nam dotrzeć do tych produktów bardzo dokładnie w każdą szczelinę i oczyścić z tych substancji, o których wcześniej mówiliśmy. Tak, a więc zwykła woda z kranu też. Tak, zwykła woda z kranu. Czysta, oczywiście. Czysta woda z kranu. Oczywiście to, jak ktoś zadał pytanie, nie jest to urządzenie tam, że już było jakieś tam oszustwo na urządzenie Kesha, a więc na jakiej zasadzie, że to nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz potrafi pozbyć się w tych metali ciężkich. Pomijając kwestię, że posiadamy na to certyfikaty badania były zrobione. Producenta, ale ponieważ my wiemy, jak to bywa, więc przetestowaliśmy to i nie do końca uwierzyliśmy, być może okazało się, że jest to prawdziwe, ale we własnym zakresie urządzenie oddano do niezależnego laboratorium. W Polsce oczywiście. W Polsce, tak, które jest certyfikowane w Unii Europejskiej i bada
zajmuje się badaniem żywności. Mhm. I te urządzenia zostały przebadane i dla mnie oczywiście wynik był jednoznaczny, ja wiedziałem, że tak będzie. Niemniej jednak mamy stosowny raport, który potwierdza, że urządzenie jest skuteczne i rzeczywiście usuwa te substancje, które nam gwarantuje tutaj producent. Zdrowie, tak. Mało tego, przy okazji jeszcze dowiedzieliśmy się, że po oczyszczeniu produkty żywnościowe okazuje się, że ich termin przydatności jest o wiele dłuższy, tak. W o wiele lepszym stanie. Tak, porównywaliśmy jabłko przed oczyszczeniem, jabłko po oczyszczeniu. To przed oczyszczeniem po tygodniu czasu zaczęło się marszczyć, oddawać wodę i, jak to się mówi kolokwialnie, babczeć. No. A to po oczyszczeniu nadal stało, było piękne, takie jak na samym początku. I z każdym innym produktem możemy dokładnie to samo robić. Ta. Po oczyszczeniu, jeżeli ma stać dłużej, osuszamy tylko i albo do lodówki, albo na półkę. Dalej przełowujemy. I może stać dłużej. Tak, my mamy również urządzenia profesjonalne, również masz. Tak. Znasz urządzenie, badamy ten poziom azotanu, fosforanu. Tak. Nie będziemy tutaj badać, myśmy sobie sprawdzili te urządzenia. Oczywiście. Przy zakupie robimy, to robiliśmy kilkakrotnie, żeby usunąć teraz z poziomu azotanu spadł. To jest tylko z grubsza sprawdzić, jakie urządzenia, żeby nie były przesadzone azotany. To nie zmierzy ci poziom metalu ciężkich. Nie. Bo to trzeba w laboratorium i tak dalej. Już bardzo zaawansowane, bardzo drogie badania. Tak, no wielu ludzi mnie pyta, Grzegorz, no to co teraz, urządzenia, nie będziesz stosował nabornika, będziesz walił glifosat? Ja mówię, nie będę stosował nadal glifosatu, będę stosował tak, jak się amisze sadzą, nadal będę uprawiał ekologicznie, a to mam do urządzeń czasami, mam gdzieś coś chcę zakupić, czy moje urządzenia, czy powietrze się... Ale jest... ziemia, samo to, że ziemia jakiej jakości jest, nie każdy ma dobrej jakości ziemię. Przez lata się nazbierało. Dokładnie, będzie w bardzo dobry sposób tą uprawiał, tą roślinę, ale niestety ziemi nie zmienimy. Tak, bo powietrza dostajemy dostajemy chemtralist i tak dalej. Także... deszcze kwaśne przecież. Dokładnie, także tak to jest. I to urządzenie jest potrzebne nam na to, nie że przesadzajemy, sypiemy glifosat i urządzenie wszystko usunie. Tak. Nie po to to jest. Po to robimy, że jak ktoś kogoś stać, ma taki kaprys, czy jest bardzo chory po chemioterapiach, uważa, żeby wszystko było czyste i sterylne, no to urządzenie pomoże. Szczególnie w dzisiejszych czasach. Powiedz, bo załączmy, że będziemy sobie rozmawiać, to już nie chodzi. Pokaż mi, jak się to otwiera. Zacznijmy od tego urządzenia. Tak. Jest taki i to jabłka już kolega podnosimy ma. Podnosimy klapę, tutaj już może nie będziemy wyciągać, bo mamy zalany wodą. Wody. Kosz, który się wyjmuje. Wrzucamy i nie trzeba kroić jabłek całe w całości. Tak, oczywiście. Tak. I pomidora. Tak. Pewnie, jasne, oczywiście. Można, bo to już, i zamykamy. Okay. Klapę zamykamy. A batuty potem damy, bataty. Urządzenie włączamy przy okazji, a to dobra, to może po włączeniu opowiem odnośnie. Ta. Włączamy, wybieramy funkcję oczyszczania warzyw, owoców. Tyle, proszę i to Państwa. Chodzi. Może drugi od razu byśmy uruchomili? Tyle, możemy. Jeżeli chodzi o obsługę, rzeczywiście masz rację, to za chwileczkę o tym powiemy. Powiemy, tutaj jest klapa, już troszeczkę inna, automatyczna, zaraz zademonstrujemy. Tu damy marchewki, nie? Tutaj mamy już ten kosz nieobrotowy, więc nie musimy go niego się martwić, jeżeli chodzi o... Damy takie z gliną może być, tak? Ale oczywiście, to później jest... zostanie... Jakieś glinie, jakby zostały metale ciężkie, glimie i tak dalej, to wskoczyć ci, nie? Tak. A cebulę na przykład byśmy sadzili... Pewnie. Też damy cebulę, Dobra. Myśmy już robili, ja już mam... Zamykamy. Jeszcze może... Śmiało. Miejsce jest tutaj, jeszcze ogórka może być, można kilka kilogramów. Ogórka, o. Proszę. Jest tu Monika może dzisiaj wieczorem będzie potrzebować, nie? Także nie może być metali ciężkich, nie? Dawaj, że damy, no bo ogórki są do mizerii oczywiście, nie myślę jakieś, masz jakieś złe myśli od razu. Cały czas myślę o mizerii. Oni się... na myśli oczywiście mizerię. Mizerię, my mamy tylko mizerię na myśli. Moniko już jest na mizerii. Nie mamy na to wpływu. No my nie mamy wpływu. Klapa, proszę zobaczyć, już jest w sposób automatyczny, się zamyka, więc to już jest siłownik, jest bezpieczeństwo, nie ma klapnięcia tutaj takiego typowego. Włączenie, panel obsługowy jest tutaj u góry. Ta. Włączamy i wybieramy owoce, warzywa. I w tym momencie uruchamia się generator. Tutaj w tym przypadku, teraz możemy dwa słowa powiedzieć, bo już nam pracuje. Tak. I w tym przypadku uruchamia się, są zastosowane dwa generatory. Dwa niezależne generatory. Jeden generuje nam z powietrza ozon. Drugi też również z powietrza, z tlenu wyciąga plazmę. I tutaj te dwa generatory... Są otwory i powietrze się dostaje. Tak, widzę. Kolega może powąchać na przykład, bo Grzesiek już próbował chyba. Tak, pachnie mocno ozonem. Tak, po deszczu. Ale tropowa odmiana tlenu, bardzo dobrze czuć, czuć wyraźnie. Ewidentnie czuć już ten ozon, Całe mieszkanie można sobie zozonować przy okazji. Oczywiście, bo produkcja tutaj jest na poziomie 220 mg na minutę. To jest wystarczająca ilość, bo padały pytania, a skąd ja mam wiedzieć, czy mi produkuje tyle, co trzeba? Oczywiście to zostało zmierzone, sprawdzone, przetestowane. Można sobie wodę ozonować do mycia ciała, do mycia stóp, do kąpieli. Ja to robię. Tak, dokładnie. Ja to robię.
nie ukrywam, tutaj tak może rzeczywiście trochę prywaty wrzucę, że moja mama i moja żona, szczególnie mama, ma kłopoty z kostkami, ma kłopoty z krążeniem, ma ciągle spuchnięte kostki, ma zimne nogi, ciągle ją tamte bolą, te kostki są spuchnięte. Więc ja je robię od czasu do czasu właśnie. Pod ozonowaną. Uruchamiam samą funkcję ozonowania. Jest tu funkcja samego ozonowania. Robię to podwójnie, żeby tego ozonu było jak najwięcej i szybciutko przelewam do miski, mama sobie tym później nogi moczy i czuję się zdecydowanie lepiej. Bo proszę pamiętać, że ozon przecież to jest natlenia przez skórę. Dokładnie, no tak jak po burzy występuje, tak jak pod wodospadem występuje azotropowa odmiana tlenu, ozon. Oczywiście, dokładnie tak się to jest naturalne. Ty też takie urządzenie miałeś, nie? Takie proste miałeś. Takie proste, czyli jak na przykład ktoś ma żylaki, takie co jest na nogę, takie, że aż czasami... Można robić okłady z tej wody. Tylko pamiętajmy, że oczywiście ozon później się po jakimś czasie rozpuszcza i on się utlenia. Więc przez kilkanaście minut, zanim on się, że tak powiem, rozpuści, utleni, możemy robić te okłady, a w przypadku mówi mojej mamy, ona sobie nogi w tym moczy i czuje się zdecydowanie lepiej. Poza tym, teraz wracając do, jeżeli chodzi o obsługę, widzimy, panel jest bardzo prosty, tutaj w tym przypadku, wszystkie funkcje są automatyczne, padają też pytania, no skąd ja mam wiedzieć, ile mam czasu ustawić na który produkt? Nie musimy się, proszę Państwa, absolutnie martwić. Jest to w pełni automatyczne, zaprogramowane. A więc teraz te jabłka w tym przypadku będzie chodzić 15 minut, tak? Owoce tam jest, tu jest czas, który nam się wyświetla, jest timer. I jeżeli dobrze pamiętam, tam jest chyba około 15 minut. Teraz ozonowanie. Dostało 12 minut. Tak, jeżeli chodzi o mięso i wędliny, to ten czas jest 20 minut. Tak, tak. No bo wiadomo, inna struktura musi troszeczkę dłużej popracować, żeby wyciągnąć ze struktury mięs i wędlin te wszystkie substancje, po to, żeby je właśnie oczyścić. Między innymi też padło pytanie, no a skąd ja mam wiedzieć, że w tym momencie te urządzenia oczyszczają nam produkty ze środka, a nie tylko z zewnątrz. Tak. No, prosta sprawa, jeżeli działa w tym przypadku tutaj jony hydroksylowe, tutaj plazma i ozon, pamiętajmy, że te gazy wnikają także w strukturę. Tak, do środka. Wnikają w strukturę, to nie jest woda, która zmyje tylko powierzchu. No ale pamiętasz, myśmy robili ostatnio, bo nie robiliśmy badanie, musieliśmy zrobić 2-3 razy, żeby pokazało te spadek azotanów. I tu musimy powiedzieć, żebyśmy byli zupełnie szczerzy i dokładni, że niektóre produkty, po to, żeby je dokładniej oczyścić, wymagają na przykład 2- czy 3-krotnego oczyszczania. No tak jak ja to widziałem na urządzeniu. Tak, dokładnie. I myśmy się sami zdziwili, że po pierwszym badaniu nagle poziom wzrósł. Zostało badane, zbadany był poziom, na przykład strzelam 100, a po 120 kursie było 120. My wszyscy byliśmy w szoku, ale pamiętajmy, że jeżeli gazy nam tutaj wyciągają na zewnątrz, a my robimy pomiar pod skórką, więc w tym momencie ona rosła. Następnie wszystkie, że tak powiem, wątpliwości się rozwiały. Po drugim, trzecim, gdzie od razu było widać spadek. Tym urządzeniem. Bardzo prostym urządzeniem byśmy zbadali poziom. Gdzie w warunkach domowych możemy badać. Sprawdzić to, nie trzeba laboratorium, nie trzeba nic. Także mam doświadczenie. Odpowiadając niedowiarkom, gazy wnikają w strukturę tych substancji i wyciągają nam wszystkie te szkodliwe. Zresztą były robione badanie przed pobraniem i po urządzeniu. Polskim laboratorium. Wracając do obsługi, tak jak mówiłem, wszystko jest automatyczne, nie musimy się ani martwić. Robimy włączenie, a następnie wybieramy program, który nas interesuje. Tu widzimy mięso, wędliny, warzywa, owoce. Możemy oczyszczać ziarna, szczególnie ci. W koszu specjalnym takim. Ale oczywiście możemy oczyszczać ziarna. Tutaj mamy. Na przykład ryż. Ludzie mówią, że ryż ma bardzo. Że ryż ma właśnie jakiś. Szczególnie biały. Czy biały jakiś tam ma, nie? Tutaj mamy funkcję oczyszczania sztućców bądź naczyń, jeżeli się to zmieści tutaj. Tutaj widzimy możliwość uruchomienia funkcji plazmowania wody, ozonowania wody. Jest timer i wyłącznik. Więc to, co wcześniej mówiłem w kwestii, nazwijmy to ozonoterapii, czyli wykorzystania tej ozonowanej czy plazmowanej wody. Uruchamiamy wtedy samą funkcję, która tu jest. Wtedy nam kosz nie wiruje. Woda jest plazmowana bądź ozonowana. Później możemy ją wykorzystać. Do innych celów. Mało tego, mój bardzo dobry znajomy tą wodę na przykład, on absolutnie nie wyrzuca. Tylko po takim oczyszczeniu on tą wodą podlewa kwiaty i rośliny. Dokładnie, woda z ozonem. Zdecydowanie lepiej rosną, bo są natlenione. Lepiej przez tą wodę i przez tą plazmę.
Tak, to urządzenie słychać, powiedz raz tak. O tym, bo to ciutkie, teraz, nic nie słychać w tej pracy. Właśnie, bardzo, bardzo, bardzo jest ciche, pomijając kwestię, że Wizualnie widzę, że coś się dzieje, a tu się nie dzieje nic, tak, nie, tu tak. Muszę wierzyć. Tutaj widzimy, to znaczy widać, że jest, no, tam są kolory po to, żeby jak graficznie, jak gdyby nam pokazywać, że to działa, funkcjonuje, natomiast pompa cyrkulacyjna pracuje i tutaj nam tą wodę rotuje i tu widzimy ewidentnie. Jakby się gotowała. Jakby się gotowała, tak. Tutaj ten generator z kolei, który jest jeden, który nam produkuje te jony wody hydroksylowej, one są wtłaczane tutaj do wody i następuje oczyszczenie tych produktów. Czym one się różnią oprócz technologii? Tak. I oczywiście też panelu. Panel jest bardzo podobny jak tutaj, tylko jest z góry, nie ma wyświetlacza graficznego, tak jak tu widzimy, tylko jest taka diodowa kreska, która nam pokazuje czas postępu pracy. Czyli to światło nam coraz robi się coraz krótsze, aż w końcu sygnalizuje nam, że jest koniec procesu. Oprócz technologii, przypomnę, ozon i plazma, jony wody hydroksylowej, gabarytowo widzimy, designersko widzimy. Oprócz tego to urządzenie ma jeszcze jedną funkcję, której nie ma tego. No. Tutaj widzimy z tyłu jest rurka, za pomocą której ona tak ma taką fajną zawieszkę, żeby to nie przeszkadzało. Za pomocą tej rurki opróżniamy, żeby później nie męczyć się, przechylać i kombinować. Opróżniamy urządzenie z wody. Jak to robimy w tym przypadku? Grawitacyjnie. Czyli spuszczamy rurkę w dół, woda grawitacyjnie nam wylatuje. Wychodzi. Proste. Z uwagi na to, że to urządzenie jest, jak to ktoś nazwał, Maybachem i jest zdecydowanie bardziej, powiedzmy, doposażone, jeżeli chodzi o nowinki technologiczne. Tutaj taki wąż też jest, ale on nam w tej chwili wisi, tej zawieszki nie ma. Ona może albo wisieć, albo może być prowadzona na przykład do zlewu, czy do jakiegoś naczynia. Natomiast w momencie, kiedy chcemy opróżnić to urządzenie z wody, jest tu dodatkowy przycisk, który nam uruchamia pompę. Pompa nam wypompowuje tą wodę za pomocą tego węża już na zewnątrz. Oczywiście po używaniu, po skończonym, należy te urządzenia zostawić otwarte, żeby w środku wyschły, żeby tam się nie gromadziła para. Tutaj zresztą widzimy już coś tam się dzieje, bo zaparowało. Kropelki się tu dzieją. Tutaj nie musi być, bo jest odpowietrzenie, gdzie nadmiar tego ozonu tutaj nam wychodzi. I w tym momencie te urządzenia, że tak powiem, można odłożyć i zostawić do następnego użytku. No mam jednego przyjaciela, który jest wegetarianinem, mówi: chłopie, uratowałeś mi życie z żoną, mówi, bo 3 razy dziennie te urządzenia używam. Bo na bieżąco po prostu je zużywam jako wegetarianin. No ale dla mnie urządzenia są również niezbędne i Janka również, że jestem 50 lat wegetarianem. To znaczy dopuszcza mojej świadomości jajko, ale za całe moje życie zjadłem 3 kg mięsa. A więc jak ktoś chce ze mną rozmawiać, to musi się porównać do mojego poziomu. Jak zjadł 3 kg mięsa, to znaczy jest takim samym wegetarianem jak ja. Ale jak on zjadł 20 krów i mówi od wczoraj, że jest wegetarianinem, no to jest mniejszym wegetarianem jak ja. Troszczę na niższym levelu. Ważne, że jest już. Ale już się uczy powoli i wchodzi w ten... Tutaj jeszcze jedną rzecz tylko dodam w kwestii tego opróżniania, bo mi umknęło. Tutaj z boku jest taki czerwony zawór, no bo może się zdarzyć, że ta rurka nam spadnie, prawda? No i woda nam się będzie wylewać. Nie, jest to zabezpieczone. Tutaj z boku jest obrotowy zawór, taki powiedzmy na... można powiedzieć kulowy, gdzie po spuszczeniu rurki, jak ten zawór przekręcimy, woda nam wychodzi. To jest zabezpieczenie przed wypadnięciem węża. Urządzenia nawet całą taką dynię mogę sobie dać. Jeżeli się zmieści, nie ma problemu. Czy bataty również, nie? Jasne, oczywiście. Bataty. Tu można wkładać tylko takie, które się będą tam wirowały. Tutaj do tego można... I tu jest dobrą kwestię poruszyłeś. No bo co, jeżeli teraz mamy albo gabarytowo większe... Mięso, albo co? Czy mięso, czy nawet, nie wiem, kapustę mamy dużą, prawda? Albo też nawet chcemy oczyścić, ozonować rzeczy, które nam się tu nie zmieszczą. Też możemy ozonować buty, możemy ubrania dziecinne, swoje wszystko, możemy ozonować większe rzeczy. I to urządzenie... Tutaj z boku, nie wiem, czy widać, jest zawór. I teraz w tym, w komplecie, pomijając kwestię, że w komplecie też są takie specjalne woreczki do nasion, czy do ziaren, dodatkowo jest jeszcze właśnie wężyk z głowicą kamienną. I teraz, jeżeli chcemy ozonować cokolwiek na zewnątrz, to wtedy tu wybieramy program ozonowania, prawda? Ten kapturek, który tutaj jest, ta zaślepka, zdejmujemy, nakładamy węża. Ten wąż ma, powiedzmy, tam w granicach 1,5 metra, 3 metra. Wkładamy do naczynia z wodą, z tą głowicą kamienną,
wkładamy do środka. I teraz możemy ozonować inne rzeczy. Na przykład inne większe rzeczy już w tym naczyniu zewnętrznym. To ma alergię jakieś skórne czy coś, może cały poszczel sobie ozonować. Oczywiście, no może ozonować, jasne, oczywiście. Mało tego, możemy robić namiastkę ozonoterapii. Tak. Czyli na przykład jak ktoś ma niegojące się rany, to może wsadzić rękę na przykład, czy kończynę jakąkolwiek do tej wody. Do tego worka. Tą głowicę kamienną wkładamy do worka, robimy ciasno, zamykamy. Włączamy ozonowanie i czysty ozon nam jest do tego worka pompowywany i następuje kuracja, czyli ozonem leczymy te rany jakieś niegojące. Ozonana za ozonoterapii zabiegi kosztują. Ale oczywiście, że tak, a tu możemy robić sobie sami. Tak. A również te warzywa, które mi nie wejdą, mogę sobie pokroić na części. Ale oczywiście, że tak. Nie, taką rzepę. Nic nie stanie, będzie. Nie, absolutnie. Czy cały kalafior mogę również pokroić, bo kalafior, nie? Można. No my mierzyliśmy wcześniej już tutaj, akurat te bataty mają super, nie mają azotanów. Nie są przekroczone normy, dodatkowo oczyszczamy z innych elementów ewentualnie. Produkty są, do których mamy dostęp, są bardzo różne. Proszę mi wierzyć, jak ja robiłem sobie testy, testowałem te urządzenia rok czasu i nie tylko ja, to robiłem na przykład testy na kurczakach. Tak. Wziąłem sobie kurczaka marketowego najtańszego i wziąłem sobie kurczaka zagrodowego z hodowli domowej. Tak. Wsadziłem jednego, później wsadziłem do drugiego, więc po tym marketowym na powierzchni wody robił się taka piana, przepraszam za określenie, taki glut, ciągnący się glut. To jest cała ta chemia, która została wyciągnięta z tego mięsa. Mało tego, jak się to podpali, to się spala jak gaz, wyobraźcie sobie. Spala się jak gaz. To jest to, czym nas faszerują. No nie, bo tak zwierzęta są karmione antybiotykami, różnymi rzeczami. Się, dlaczego kurczak kosztuje 6 zł. Dokładnie. A zagrodowy kosztuje 26. No. Dzieci na grybę potem chorują. Tak. Dokładnie. Jak później wrzuciłem sobie kurczaka tego zagrodowego, nie było nic na wodzie. No. I drugim takim znamiennym przykładem to był przypadek czysty. Mówię, a na wariata wezmę sobie z pudełka, nie będę podawał producenta, kaszę. Kaszę gryczaną. Tak. Taka, co jest w workach gotowa. No. Wrzuciłem sobie to, mówię, na wariata, bo słyszałem, nie wiem czy od ciebie, czy od innych znajomych, że ponoć są tacy rolnicy, którzy przed zbiorem spryskują kaszę, kukurydzę, czy rzepak, randapem, żeby dojrzał. Żeby i wyobraźcie sobie, że tą kaszę wrzuciłem w woreczku oczywiście. Moim oczom ukazał się taki sam glut, jak w przypadku tego kurczaka marketowego. No nie mogliśmy z żoną uwierzyć, ile z tego syfu, za przeproszeniem, z kaszy wyszło. Jak czujesz, jak pachnie ozon? Cały czas jest. Ozonem. Ozon mocno pachnie. Ostatni taki przykład to jest dosłownie świeży, gdzie dałem znajomym do przetestowania i mówią, stary, nie wiem czy to jest wina tego urządzenia czy nie, ale zrobiliśmy takie spotkanie ze znajomymi, zrobiła kurczaka i w takim samej wersji jak zawsze robiła i mówi, nie wiem dlaczego, po prostu ten kurczak i mi zdecydowanie lepiej smakował. Tego kurczaka czuć było kurczakiem, mięso było soczyste, było chrupiące, pięknie się kroiło i ten smak był zupełnie inny. Mówi, no jeżeli to jest wina tego urządzenia, no to mówi po prostu super. mega rzecz. No nie, urządzenie nam w tej chwili się tutaj skończyło. Już tutaj ten proces oczyszczania, ten pierwszy się skończył. No i w tym momencie możemy to wyjąć, możemy to zużyć, spożytkować, albo osuszyć i postawić na W domu. Czyli można spróbować jabłko. Jabłko. Ja też. I będę jadł jeszcze na razie, nie wiem, surowych jabłek, ale znowu wrócę do surowizny, do jabłka surowego. Ja 3 miesiące ja takiego surowego jabłka nie jadłem, w ogóle jeszcze nie. Ani razu nie odważyłem się surowego jabłka zjeść, nie? Przy wrzodach nie koniecznie, bo enzymy wyżerają to. Ja to może Państwu pokażę, bo przedtem nie było takiej możliwości. I taki kosz, Taki o jest kosz, który jest wirujący, z uchwytem, prawda, który możemy obcząsnąć wodę. Robić. Pachnie ozonem, wszystko niesamowicie, Właśnie. Pachnie ozonem. Ja tutaj jeszcze dopowiem. Pachnie ozonem wszystko, Ja Wam tylko jeszcze dopowiem taką jedną historię mojego kolegi, który to testował. No i można powiedzieć, że dołożył jeszcze dodatkowe funkcjonalności, które producent nie przewidział w tym przypadku. No jego kreatywność jest niesamowita, czyli wykorzystanie tego zewnętrznego zaworu. Na przykład on ma prasę do tłoczenia oleju, więc urządzenie się skończyło, wyłączyło się.
on za pomocą tego zewnętrznego zaworu, tylko bez głowicy kamiennej, tak, dodatkowo u siebie sam, który sobie tłoczy olej, ozonuje. Tak, przecież tak, my płacimy ciężkie pieniądze za ozonowane oleje. Tak, dokładnie. A w tym momencie możemy sobie albo swój olej, który sobie wytłoczymy, tak, albo nawet, który gdzieś tam od kogoś kupimy ozonować chyba, sobie. Możemy go ozonować. Olej tak szybko tego ozonu nie odda, jak bo woda. Jest gęsty i nie oddaje, nie paruje. No, no. Więc możemy sobie sami ozonować olej. No więc tych korzyści, które są wynikających z posiadania takich urządzeń, naprawdę jest sporo. A kto wie, czy jeszcze ktoś czegoś nie wymyśli, no, bo dokładnie, to jest totalna nowość. Tego nie ma na naszym rynku, nie tylko naszym rynku tych urządzeń, to jest autentycznie świeżynka pod każdym względem. Świat się posuwa, rozwijamy się. Gwarantuję, że nikt tego nie znajdzie. Ale świat się posuwa, po to możemy, te technologie są po to, żeby je wykorzystać. Grzegorz, a przypomnij sobie, przecież znamy się kupę lat, jak myśmy niejednokrotnie na Filipinach, przecież ile było rozmów, jak rozmawialiśmy na ten temat, zastanawialiśmy się, jak to zrobić? Co zrobić, żeby jakość naszych żywności była jak najlepsza? No, żeby mieć tą gwarancję i pewność, że to jest... Możemy świetnie uprawiać, możemy dbać o to i tamto, ale no nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkiego. I nie jesteśmy w stanie badać czegoś wszystkiego, bo to są badania, tak jest badanie 700 zł kosztuje. Tylko na jeden związek, na jeden metal, na ołów to już jest 700, kolejne 700. To są ogromne pieniądze. Właśnie. A dzięki takiemu urządzeniu po prostu za każdym razem wsadzimy. Jeśli wierzymy, że to urządzenie działa, sprawdzamy i to zrobimy wszystko dla swojego zdrowia. Jakbyśmy nie mieli badań, tylko byłaby to kolejna ściema, kolejne oszustwo i nie zrobilibyśmy tych badań, już pomijam badania producenta, ale swoje badania we własnym zakresie, tutaj w Polsce, w laboratorium, na Wydziale Żywności, na jednym z uniwersytetów, to jeszcze dodatkowo sami, przynajmniej w tym takim mikrozakresie, testerek żywności, sprawdzamy i widzimy różnicę. Widziałem, po dwukrotnym widzieliśmy tak prostym urządzeniem różnicę widzimy. Oczywiście. No także urządzenia, chcę powiedzieć, urządzenia są fajne, czas pokaże i zweryfikuje, jak ludzie się do tego przystosują, czy będą kupować, szukać warzyw gdzieś ekologicznych ferm, czy po prostu temu urządzeniu trzeba zawierzyć. Na sklepie to urządzenie mamy, cały czas jest do nabycia. Już od miesiąca, teraz świąteczną akcję chcemy puścić na święta, pokazać to, może jeszcze przed świętami ktoś sobie kupi. Zaczyna się sezon warzyw, bo już własne sadzimy, my również pole już przed nami jest, uprawiamy, pokazałem, jak to sadzić, ja sadzę na oborniku. I zostaniemy zasypani świeżymi warzywami w sklepach, nie tylko sami produkujemy, ale nas zasypią świeżo. I wiemy, co tam do końca jest. Tak, ja sadzę na najlepszej ziemi, która może być tu nie bądź sadzone, na oborniku od mojego byka, ale mimo to, mając takie urządzenie, jeśli kogoś stać, każdy sam decyduje i wybiera, na co go stać. Możemy dodatkowo zadbać o swoje zdrowie swojej rodziny za pomocą tych urządzeń. Wiadomo, że to jest jakaś pewnego rodzaju zabawa, jest to kolejny czas, no ale w takich czasach, gdyśmy niestety się znaleźli, że musimy wszystkie drogi zrobić, żeby lepiej się czuć zdrowo. Urządzenia są dostępne na sklepie Białego Sajbaby. Tak, dokładnie. Możecie Państwo sobie tam zaglądnąć, zachęcamy. Link na pewno będzie pod filmem, a jak nie, to jest na Facebooku Grzegorza. Najważniejsza rzecz chyba z punktu widzenia też nabycia. To urządzenie kosztuje 2400 zł, natomiast to urządzenie kosztuje 2960 zł. Oczywiście pełny na miejscu jest serwis, dwuletnia gwarancja. Gwarancja, wszystko. Absolutnie nie musimy się obawiać. Popsuje się coś, to przyjeżdża serwis, odbierają sobie zapakowanym, wysyłam. Tak, serwis jak gdyby wysyła kuriera, także na koszt kuriera, na koszt serwisu urządzenie jest wysyłane do naprawy i nie mamy kłopotów. I później z powrotem tak samo wraca na pełny koszt wysyłkowy w jedną i w drugą stronę, może w ten sposób. Także nie musimy się absolutnie martwić o to, że będziemy obarczeni jakimikolwiek problemami. Kosztami. Poinformujemy serwis, serwis wszystko załatwi. Janku, myślę, że nam się to przyda z moimi naszymi chorobymi, żołądkami. U wszystkich, którzy chorują. U mnie cała rodzina się wyposażyła. Jeśli będę miał okazję, takie urządzenie sobie dla siebie też zrobię. Ja będę zaraz robił te urządzenie, coś mi warzywa zrobić, zaraz zupę będziemy mieć gotowaną. Oczywiście nadal zupy gotowane jem. Udział mojego surowego jest teraz na razie 10% i w miarę będzie to wzrastało i będziemy wracać do surowizny. Także to tyle z naszej strony. Słuchajcie. Tutaj też troszeczkę czuć takie inne powietrze. Zupełnie. Inne powietrze. Wczoraj rozmawiałem ze znajomym i troszkę mnie, a propos jeszcze tej technologii, to mnie totalnie zagiął, bo jak ja powiedziałem, że tu jest technologia jonów wody hydroksylowej, on mówi, a ja niedawno kupiłem, już nie spytałem go tylko gdzie, mam filtr do wody, który wykorzystuje tą technologię. Ja mówię, to jest niemożliwe. On mówi, od niedawno to kupiłem, jest to bardzo drogie, tam coś 6 czy 7 tysięcy zapłacił za ten filtr, bo ta technologia jest
bardzo skuteczna i jest bardzo nowa, stąd pewnie taka cena. I mówi, ja to używam, no i woda jest po prostu... rewelacyjna. No super, super. Czyli jak ktoś sobie kupuje takie urządzenie do gotowania, którym chce być zdrowy, mhm. Ono jest dosyć drogie, to za połowę ceny tego urządzenia kupi sobie dodatkowo jeszcze, żeby być zdrowszy. Fajną myśl, znowu kolejną podrzuciłeś w kwestii możliwości wykorzystania. No. Przecież tą wodę, którą sobie tutaj wyozonujemy, czy wyplazmujemy, przecież po odstawieniu, jak ten ozon się rozpuści, prawda, on tam z tego co pamiętam chyba potrzebuje kilku, czy 10 minut, czy 7 minut na rozpuszczenie, no mam kolegę, który tą wodę pije. Oczywiście nie po oczyszczeniu produktów. Bo to by pił metale ciężkie. Tylko sam ozon naozonował i w tym momencie o tą wodę pije. Mało tego, przecież ci moi znajomi, ci od Wege, oni tą wodę ozonują, a później tą wodę gotują na kawę i herbatę. Czyli no przecież... Ozon również zabija bakterie wszystkie, dokładnie. Przecież u mnie w Rzeszowie, nie wiem jak w innych miastach, ale w oczyszczalni ścieków, tam gdzie jest uzdatnienie wody, woda jest ozonowana. Dokładnie. Woda jest ozonowana. Niemczech już od dawna. Przecież ozon jest gazem bardzo trującym w dużym stężeniu. Tak, oczywiście. Oczywiście on w naturze nie występuje, chyba że po burzy czujemy, ale to jest namiastka, to jest taki powiew świeżego powietrza. Mhm. Ale on dezynfekuje, przecież jest ozonoterapia, która w dużych stężeniach się likwiduje to, co mówiłem wcześniej, przecież trudno gojące się rany i nie tylko. No dobrze, żeby nie przedłużać to, bo filmik się nam nie zmieści potem na YouTubie. Także dziękujemy. Myślę, że jeszcze przed świętami nie zanudziliśmy Was naszym programem. Mhm. Są święta, siedzimy w domach, także można popatrzeć, przeanalizować. Każdy podejmuje decyzję. Można zadzwonić, zapytać. Wysłać maila. Tak, jesteśmy do dyspozycji, także w każdej chwili urządzenie można zamówić sobie. Na sklep Białego Sajbaba, tam jest opis całego urządzenia. Tak, i dokładne filmiki są teraz pokazane u mnie na kanale, także można też zobaczyć. Także pozdrawiam wszystkim, życzymy z naszej strony pogodnych i zdrowych świąt. Smacznego jaja z prawdziwego kurnika, które robimy teraz. Także zaraz będę brał jajka od Ciebie. Tak, jajeczka też zapraszamy. Po 20 mamy spotkanie wielkie w ogrodzie, także zapraszamy wszystkich. Będzie u nas pani Basia Kazana. Także zapraszamy w ogrodzie. Mega postać. Tak, mega postać. Mamy piękne kwiaty, właśnie sadzimy. 100 tysięcy będzie narcyzu kwitło. Także zapraszamy i urządzenie na stronie i oczekujemy na Wasze uwagi. Dziękujemy, pozdrawiamy. Do widzenia. Hej.